Tu akurat mamy pszenicę ozimą i jęczmień ozimy poletka rejestrowe. Jeżeli chodzi o jęczmień ozimy, to już jest w fazie krzewienia. Już widać drugie, trzecie rozkrzewienie. No i najważniejsze, zabezpieczona mszyca, nie, w jęczmieniu, bo był duży nalot mszycy. Trzeba zastosować insektycydy systemiczne, tak żeby dłużej podziałały. Jeżeli chodzi o pszenicę, jest w fazie też siane po rzepaku, też w fazie już krzewienia. Siane troszkę później po kukurydzy, po burakach, to jest dopiero pierwszy do trzeciego liścia. Wszędzie już też jest i w jęczmieniu, i w pszenicy mamy wykonane zabiegi herbicydowe. No i w pszenicy też cały czas monitoruję. Mnóstwo mszycy było właśnie na kukurydzy i mnóstwo mszycy też jest na tych poplonach, nie? Czyli jak cię trafi kilka dni ciepłych, ale słonecznych, ładnych, to ta mszyca gdzieś zacznie przylatywać na zboże. I to trzeba monitorować dość często i reagować od razu. Kondycja, myślę, jest bardzo dobra. Zboża posiane w terminie 28 września, także faza odpowiednia w kondycji również są bardzo dobre i także myślę, że rokują dobrze. A jaki będzie efekt, zobaczymy na wiosnę, co będzie po zimie. W pszenicy mamy wysiane 44 odmiany i po kilkanaście odmian jęczmienia, pszenżyta i żyta. Jest również takie bardzo ciekawe doświadczenie na pszenica z obniżoną gęstością siewu, gdzie w normalnym PDO mamy 400 roślin na metr, a tam 200 sztuk. Jesienią są doglądane pola, ale na dzień dzisiejszy wschody są równomierne do poprzedniego roku. Pola są zazielenione, nie ma, równe wschody są. W poprzednim roku nie ma tych takich placów, gdzie tych wschodów brakowało, czekaliśmy na deszcz. W tym roku wschody są równomiernie. Rozkrzewione są dobrze, są wykonane zabiegi chwastobójcze, także na razie problemów jako takich nie ma. Szkodników nie widzę, że były. Ewentualnie gdzieś tam trochę pojawiła się rdza, ale to nie jest konieczne, żeby stosować jakikolwiek zabieg. Stosujemy również pododmian jak co roku po kukurydzy pszenica, ewentualnie jak gdzieś jest nadmiar pszenicy, to trochę więcej kukurydzy, ale staramy się siać tak jak pododmian mamy w monokulturze. Dużo stosujemy uprawy bezorkowej, także bezpośrednio po talerzówce i gruberze wykonujemy siewy. Na wszystkich polach, gdzie jest pszenica, stosowany jest siew bezorkowy. Po rzepaku jeden kawałek jest tylko orka zrobiona, a tak to wszystko zasiane jest bezorkowo.